Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na sałatkę z grillowanym kurczakiem i szpinakiem, czyli genialne połączenie smaków. Taka sałatka to lekka, bardzo smaczna i błyskawiczna przekąska, idealna na upalne dni. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. Do małej miseczki przekładamy musztardę, miód oraz sok z cytryny. Całość doprawiamy szczyptą soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Umytą i osuszoną pierś kurczaka opruszamy solą i pieprzem cytrynowym z obu stron, a następnie odstawiamy na 15 minut do lodówki. Po tym czasie mięso grillujemy przez 7-8 minut na rozgrzanej patelni grillowej, ewentualnie na grillu, bez dodatku tłuszczu z obu stron, po czym wystudzamy. Wystudzoną pierś z kurczaka kroimy w paski. Umyte pomidorki papryczkowe lub koktajlowe przekrawamy wzdłuż na pół. Ser mozzarella kroimy w większą kostkę. Na płaskich talerzach układamy umyty i osuszony szpinak. Na szpinaku umieszczamy kawałki kurczaka. Pokrojoną mozzarellę. Oraz połówki pomidorów. Sałatkę polewamy wcześniej przygotowanym sosem i wstawiamy do lodówki na pół godziny. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.